pan, panie Marku, zanim weszłam do studia, zastanowiłam się, że większość przedstawionych w tej audycji postaci to ludzie związani z Krakowem, bądź poprzez miejsce urodzenia, bądź poprzez szkołę, czy też teatr. I myślę, że jest w tym mieście jakaś dziwna tajemnica, która sprawia, że od wieków właśnie z tego miasta wywodzą się najwybitniejsze talenty. No, jest jakaś tajemnica rzeczywiście. Tych uliczek, tego zwolnienia, które tam przecieka między tymi wszystkimi murami. No i tam gdzieś, no coś takiego jest zaklęte. Ja pani powiem, że na przykład, ja nie wiem, ale strasznie lubiłem tam sięgać w tą całą przeszłość i historię tych teatrów, ludzi, różnych zdarzeń, które tam były. Ta możliwość, że na przykład kiedy mówiło się wiersze Wyspiańskiego, to pójście tam uliczką Świętego Krzyża, w kierunku kościoła Świętego Krzyża i mówiąc tekst na Świętym Krzyżu północ biła i mówiąc to o północy, no to gdzieś się chyba w tym zamyka, że nagle mogą się te wszystkie realia po wielu, wielu latach spotkać w świadomości człowieka, który się zajmuje sztuką gdzieś. Pany, chłopy, chłopy, pany! Cały świat zaczarowany! Jeśli chodzi o pana, to zarówno i Szkoła Krakowska, jak i Stary Teatr Krakowski, jak też i reżyserzy krakowscy wywarli na panu, jako na świetnym aktorze, ogromne piętno. Tak, zapewne, tylko już w tej chwili troszkę wstyd się do tego odwoływać w ogóle, bo bez przerwy mówić o tym, że się było wychowankiem Jarockiego, Swinarskiego, profesora Fuldego czy Kaliszewskiego. Jeżeli się teraz się ma te 40 lat i nie wolno się do tego odwoływać, trzeba coś swojego powiedzieć. Bo przecież człowiek co godzinę, co parę godzin ma inny punkt widzenia. Mnie to zastanawia w ogóle, że istnieją ludzie, którzy na przykład mówią coś z niezwykłą pewnością. Aktor to powinien być bez przerwy na tej scenie tak w ruchu obrotowym i w przód i w tył i każdy gest powinien ciągle iść do przodu, a nigdy się nie kończyć. Ja wiem, że na to jest tysiące rozwiązań, że są rzemieślnicze różne sprawy, że tu pauza, że tu spojrzenie, że rytm, tempo, ale no ja wszystko robię, żeby nie być rzemieślnikiem jak najdłużej. Czyli uważa pan, że oczywiście rzemiosło, którego pana nauczyli nawet najwybitniejsi reżyserzy, to nie, rzecz niesłychanie to nie, cenna, to nie jest rzemiosło. Ale to nie jest, no powiedzmy. To nie no. Jest, to jest gust, wybór spojrzeń, myśli, gdzieś coś takiego wprowadzenie w odpowiednie kolejny, prawda? Tak, to jest bardzo cenne, ale uważa pan, że to nie wystarcza, że aktor musi sam do pewnych rzeczy dojść, prawda? Ale przecież bez tych reżyserów, których wymieniliśmy, a więc Jarocki, a więc Finarski, a więc na pewno jeszcze paru innych, nie byłoby Marka Walczewskiego. Oczywiście, że oczywiście, że tak. Bez nich nie byłbym tym, kim jestem. A z Jarockim pan pracował razem w Krakowie, nie tylko przy Matce Witkacego, prawda? To w ogóle to stanowiliśmy, jeżeli oczywiście Jurek się nie obrazi, jakiś taki tandem przez długie lata, bo chyba to było ze 14 premier, począwszy od takich pozycji dużych właśnie, jak dwa Szekspiryśmy robili Cymbelina. W Starym, prawda? W Starym, też. Tak, i Henryka IV, poprzez Różewicza, Witkacego, aż do bulwarów jakichś takich, bo i się kochamy, Szyzgala i wszystko w ogrodzie, Olbiego. Zresztą, no on miał decydujący tutaj wpływ na mnie, ponieważ ja przychodząc z Teatru Słowackiego, gdzie utknąłem jako młody aktor, no w zasadzie można powiedzieć, że w wymarzonych rolach, bo to zwykle się o tym marzy w szkole, od razu spadł na mnie jak piorun z nieba fantazy, którego załatwiłem odmownie. Co znaczy, prawda? Nie przyjął znaczy, pan? Nie, no zagrałem go. Zagrałem go, ale niech mi ziemia lekką będzie. No ja byłem jeszcze niedojrzały strasznie. W zasadzie, kiedy ja się przeniosłem do Teatru Starego, to właśnie Jarocki odkrył i zaczął drążyć mnie w kierunku charakterystyczności. Ja teraz na przykład z Jurkiem Jarockim pracuję przy Lirze. Jest to dla mnie pełna napięcia chwila, bo spotykamy się po jakimś upływie czasu. Ma oko rentgenowskie. Po Matce Witkacego. Tak. I on przecież widzi doskonale, co się ze mną stało, jakim ja jestem człowiekiem, czy ja coś ze sobą zrobiłem, czy ja się posunąłem. I teraz ten werdykt musi paść. Jest to dla mnie niesamowite, bo on ma tą jakąś kamienną twarz. I właśnie nie a wiem, tu czy nic. On tak... No, o, wie pani, to on tam to tak wypracowuje, że w końcu czy się chce, czy się nie chce, to trzeba go zadowolić.
jest pewna nowość dla mnie, bardzo ciekawa, bardzo fajna. Marek stał się bardziej samodzielny. Oczywiście w Krakowie, w Starym Teatrze należał do aktorów, którzy od pierwszej próby proponowali. Ale były to często propozycje ciekawe, ale niezborne, nie układające się w jakiś logiczny scenariusz. Było tych propozycji dużo, mnóstwo. A tutaj w tej chwili widzę, że on ma propozycje przemyślane, głębsze i związane z całością roli, z całością postaci. Czyli dojrzał. Josę, ja się nie zbliżam, bo pamiętam, mama, co mi mama powiedziała w ten straszny, zaręczynowy wieczorek, żebym się nigdy nie zbliżał, nie dotykał, nie całował. Już drugi rok! Panie Marku, w każdym razie chyba mogę powiedzieć, że połowa pana dotychczasowego aktorskiego życia związana była z Krakowem, a zwłaszcza ze Starym Teatrem. No większa. Większa połowa. Część pana życia. A jednak pan ten Stary Teatr rzucił. Dlaczego? I przeniósł się pan do Warszawy. To bardzo dobrze się stało, bo jedno życie się ma, no warto gdzieś obejrzeć jakieś inne kąty, jak ludzie żyją. Czy na tej decyzji nie zaważyło także przyjście do teatru nowego dyrektora, mam na myśli Jana Pawła Gawlika, ale tak naprawdę. Tak, tak. Ja się uwikłałem tam w straszne afery, bo ja byłem wtedy, że tak powiem, w władzach społecznych w tym teatrze i wszędzie mnie wysuwano jako człowieka, z którym się dyrektor będzie liczył. No, ja brałem ten ciężar na siebie i rzeczywiście szermowałem i słownie z tym dyrektorem i walczyłem. Powstały sytuacje konfliktowe. Ja uniosłem się ambicją, że nie mogę jednak przewalczyć jego polityki twardej ręki, no i zdecydowałem się na odejście. Na szczęście Gawlik jest człowiekiem, który w ogóle nie przywiązuje do tego uwagi, co mnie naprzód strasznie denerwowało, potwornie, bo kiedy tam z pianą na ustach wytaczałem jakieś armaty przeciwko niemu, to on to kwitował, mówiąc w ten sposób: a, jak wspaniale, cudownie mówi, toż to ta ekspresja, to jest właśnie ta wrażliwość aktor. No i przecież nas do białej gorączki doprowadzał potwornie takim stwierdzeniem, bo te argumenty nasze były brane jako jakiś mały taki mini monodramik, prawda, który się mówiło. A czy tak trochę nie było? Ja wiem, no, może było i nie było, bo to nie jest zajęcie dla aktorów, politykowanie i rządzenie. No, państwo wyobraźcie, ja w tym Krakowie siedziałem normalnie na 3 zebraniach w tygodniu. No, przecież ja odsiadywałem i Radę Zakładową, i SPATIF, i Radę Teatralną, i podstawowa organizacja partyjna, i wszędzie o tym samym się mówiło, no. No na Boga, no, czyli ja po jakimś czasie, panie sobie, ze mną działa, oprócz tego uroczyłem się ról, a poza tym jeszcze odbywałem 60 różnych pogadanek z kolegami. Ja wiem, robiłem tak zwaną dobrą robotę, ale w pewnym momencie musiałeś to skończyć, bo ja bym naprawdę zwariował oszalał. Tak, oczywiście. Tak. Jakaś delirka po prostu. Tak. Portret słowem malowany. Ale rozstał się pan ze swoim dyrektorem w zgodzie. W zgodzie? No, to dużo powiedziane. Ja odchodziłem wstrząśnięty. Ale wie pani, widziałem, jakie tam cudowne idą spektakle i jak to wszystko się układa. No to przecież okazało się, że był bardzo dobry dyrektor. Istnieje pewien proces adaptacji artysty do zespołu, artysty w zespole. Mianowicie ta adaptacja artysty do zespołu polega na harmonijnym, obustronnym ustaleniu wzajemnych praw i obowiązków. Zdarza się jednak, że aktorzy, artyści w swoim naturalnym, głębokim egocentryzmie uzurpują sobie, domagają się innych, większych praw niż zespół. I myślę, że właśnie Marek Walczewski zaczął ulegać takim niepokojom. Zaczęło być bardzo ciasno w Starym Teatrze. Jakkolwiek czyniliśmy wszystko, aby dać mu satysfakcję. Ja myślę, po prostu dojrzał do tego. On do tego dojrzał i to był proces nieunikniony. Już nie mieścił się w zespole. Już zaczynał być partnerem uciążliwym. I no, jego wewnętrzny niepokój, który go, jak widać, gna z miejsca na miejsce, zadecydował. I muszę przyznać szczerze, że właściwie jedyną moją troską towarzyszącą tej decyzji było pytanie, co dalej? Co dalej z Markiem Walczewskim oczywiście. Stary Teatr ma mu do zawdzięczenia wiele wspaniałych ról i rzeczywiście jakoś tak, no, poczuliśmy się trochę ubożsi, jak
oczy. A ponieważ obserwujemy rozmaite losy kolegów, którzy odchodzą z Krakowa do Warszawy, po prostu zwyczajnie, przyjaźnie, po ludzku niepokoiliśmy się i cieszę się, że z tego, jak obserwuję jego obecność w Warszawie, jego twórczość w Warszawie, że była to decyzja, nawet jeśli nie w pełni uzasadniona, to dająca się obronić. Panie Marku, ale początki w Warszawie to nie były najłatwiejsze. Na przykład nie zagrał pan ani jednej pozytywnej roli. Ja sobie marzyłem cały czas, żeby zagrać taką rolę jak wiolonczela, jak dźwięk wiolonczeli. Wie pani, po tym wszystkim, bo to jest tak tysiące tych morderców się nagrałem, zboczeńców. No ale znowu popatrzę na tą swoją twarz. Ja sobie kiedyś rozmawiałem z takim operatorem, bo operatorzy filmowi mają straszne oko, są wspaniali zawsze. Oni, prawda, tak wyłapują każde skrzywienie. Z Kłosińskim, tak. Ja mówię, posłuchaj. Błysk oka. Czy ja mam twarz takiego mordercy, rany boskie? On mówi, no wiesz... No, nie jest tak najlepiej z tą twoją gębą, mówi. Wiesz, ale może, wiesz, jakby bardzo dobry człowiek, jakaś taka rola, może by to dało radę. No więc mnie to przeraża właśnie. Rzeczywiście, większość pana ról to tak zwane ciemne typy. No więc właśnie. Ale niechżeż pani się zastanowi, bo to z filmu wszystko poszło. Mm-hmm. Ja zagrałem przecież w filmie Gospodarza Weselu. No dusza człowiek, no troszkę tam, że upił się i w końcu róg zgubili. No nie jego sprawa. Ale jest no, to raczej ale raczej pozytywny, postać, no. Potem nieszczęście straszne, bo Jasiu Englert, chcąc mi się przysłużyć, bo bez grosza byłem tu w Warszawie, mówi, posłuchaj, Morgenstern kręci taki ci SOS. Mordercę byś zagrał. Ja mówię, no pewnie, że mordercę tak. Mówię, ile dni? A no tam coś ze 30 dni, mówi. Ja mówię, już gram. I zagrałem tego mordercę. Jeszcze mnie strasznie uwiedli, bo mi perukę dali na początek, więc myślę, tak może to będzie jakoś złagodzone. Jeszcze gorzej. I jak poleciał ten Stańczyk w tym SOS-ie, potem Arturem Uj przeleciałem i potem to już tak morduje do dzisiaj. Arturo! Uj! Emuj! Obywatele, przyjaciele moi! Kiedy do Oxborough ten uczciwy starzec, niechże zażywa szczęśliwości wiecznej, przed rokiem prosił mnie ze łzami w oczach, bym zechciał przejąć w Chicago ochronę nad zagrożonym handlem jarzynami. Byłem wzruszony, lecz także sceptyczny. Myślałem tak, czytać do ekspresu ogłoszenie do reżyserów, że aktor z jakim takim dorobkiem, ale że chciałby coś dobrego. Może być głupi, nieskomplikowany. Na głupich przejść chociaż, wie pani, bo to już jest trochę wyżej. Głupi, co nie wie co. Ale już nie zły. Ale już nie zły. Nawet jak zrobi na złość, to z głupoty. A nie z takiego piekielnego wyrachowania. Ja zwariuję. Kryminał także połączył pana z panią Małgorzatą Niemierską, pana żoną, bo poznaliście tak, się właśnie przy kręceniu tak, Kobry telewizyjnej. W kryminalnej sytuacji, można powiedzieć tak. Takie widowisko sensacyjne, robione przez panią Anię Minkiewicz. Pan też był mordercą? Nie, ja tam byłem inspektorem. No widzi pan, jaka pozytywna no rola. No właśnie. I tam właśnie w drugim odcinku dopiero mnie tak wzięło w kierunku pani Małgorzaty. Ona przyjęła moją propozycję, no i tak sobie już teraz wspólnie jakoś. A czy pani Małgosia jest surowym krytykiem, jeżeli chodzi o pana aktorstwo, o pana rolę? Oj tak. A zgadza się pan z nią? Wie pani, ja tam zawsze swoje wiem po cichu, ale ja słucham, oczywiście słucham wszystkich uwag, wie pani, nawet złośliwych. Własnej żony, tak, trzeba słuchać. Marek ma cudowną umiejętność łączenia spraw wzniosłych z bardzo przyziemnymi. Nie wiem, jak on to robi. Mnie na przykład na początku naszej znajomości niezwykle irytowało i nie wiedziałam, na czym to polega. Teraz już potrafię to jakoś wytłumaczyć. Zmienność decyzji. Marek jest osobowością, która jest bardzo zmienna. Znaczy, on potrafi i lubi dyskutować, bardzo, bez przerwy właściwie dyskutuje. I to, co osiągnie jednego dnia w danej dyskusji i co uznamy za słuszne, niekoniecznie musi się sprawdzić następnego dnia.
To znaczy może być następnego dnia zupełnie inna wartość wyciągnięta na plan pierwszy. I to mnie zadziwiało bardzo. Natomiast teraz po prostu zrozumiałam bardziej jego psychikę i wiem, że jest to po prostu konieczne, bo on jest tego typu aktorem, który nie kalkuluje sobie sam wszystkiego wewnętrznie, tylko on się musi podzielić z tym kimś. On musi poprzez dyskusję dojść do pewnych wartości. Najważniejszą dla niego rzeczą jest teatr i to, co robi. Potrafi bez reszty się temu oddać. Czy macie wspólne zainteresowania poza sceną? No naszym wspólnym zainteresowaniem teraz to jest mieszkanie, no, które niedawnośmy dostali i tak jakoś staramy się je przyozdobić, żeby nam było tam jakoś wygodniej. Natomiast chcę się właśnie troszkę fotografice poświęcić, bo ja kiedyś chodząc na architekturę na początku moich lat takich studenckich zajmowałem się tą fotografią. I tak sobie fotografowałem i nawet umiałem wypełnić to wszystko tam wywołać i tak dalej, i tak dalej. I teraz myślę, żeby sobie sięgnąć znowu, bo to jest bardzo zabawne takie. Chciałbym na przykład umieć robić piękne portrety. Ona robi lepsze zdjęcia ode mnie. Konkurencja. Bo ja zawsze, mimo że marzę o portretach, robię w chwilach niedobrych. Znaczy jak ktoś mruga i ma półprzymknięte oczy, to zwykle wtedy ja naciskam migawkę. A ona jakoś utrafia tak, że akurat jest jakiś uśmiech przyjemniejszy i ludzie są bardziej zadowoleni w każdym razie. Rodzinę na razie tak pstrykamy. A czy utrzymuje pan nadal kontakty z przyjaciółmi krakowskimi? Tak, do tej pory? Tak, utrzymuję. Przyjaźnią się związałem z Józiem Kanią, kierownikiem pracowni krawieckiej Teatru Starego. No i tam u niego w tej pracowni z widokiem na Plac Szczepański. Wiele godzin. Można było wiele godzin siedzieć i wdychać zapach starych kostiumów i tego wszystkiego, co tam kiedyś się działo. Często o nim myślę, ale on jak przyjeżdża z Warszawy, to on mnie zawsze odwiedzi. On zawsze przyjdzie i to z busolką. I to koniaczek. Ja nazywam to busolkę. Tak, on zawsze z busolką przyjdzie i napijemy się i on zawsze jest mi bardzo wdzięczny za to, co ja tu robiłem dla niego, a ja znowu jestem wdzięczny za to, że on tu się rozwinął w tym teatrze. Mnie na przykład, wie pani, czego bardzo brakuje? Ja strasznie lubię po spektaklu, tak przynajmniej było w Krakowie, żeśmy sobie tam ględzili na temat tego, co było na tej scenie i jak to przebiegało. Oczywiście nie zawsze to były jakieś głębokie, najbardziej twórcze rozmowy, ale jakiś kontakt jeszcze po tym spektaklu. A ja się troszkę tutaj tak zawsze czuję, ale już się do tego przyzwyczaiłem. Może to nawet jest lepiej. Zapada kurtyna. Że tak wyrzucony jest jak ryba. Bo to się, koniec, pusty ten teatr, wszyscy do domu. I tak człowiek idzie. Wtedy mógł tak iść jeszcze przez ten Kraków, prawda? A tu się wsiada, i człowiek jest już w domu, ciach, to... Nie daj Boże, telewizor się włączy, człowiek się zapatrzy, koniec. Ja pani powiem, że na właśnie najbardziej jeszcze to ten pamiętnik wariata ja sobie ukochałem. Mimo, że to jest taka pozycja maleńka, no ale to przewspaniała, cudowna literatura. Ale każdorazowo ten spektakl przechodził takie fazy myślenia, wie pani, ale mało to myślenia aktorskiego, ludzkiego. Wie pani, gdzieś to się tak przetwarzało w sposób niezauważalny i ten spektakl był różnoraki. I właśnie po każdym spektaklu myśmy lubiliśmy sobie posiedzieć i sobie to opowiedzieć, jeszcze raz zanalizować i reakcje widowni. Takie różne rzeczy się działy, że żadne było o krok od bijatyki, bo i taki był nawet uczciwy, ładnie tak szedł ten spektakl. I słyszę nagle takim scenicznym szeptem taki komentarz. Cóż za straszny spektakl. Myślę sobie, oj. Ale myślę, no Boże, może się podobać, może się nie podobać. Ale jak się nie podoba, to nie powinno się tu siedzieć, prawda? Słyszę znowu, cóż za straszny spektakl. No więc zatrzymałem, że tak powiem, akcję. Mówię, proszę pana, niech pan wyjdzie. Ja panu zwrócę za bilet. W tej chwili mogę skoczyć do garderoby, przyniosę pani. Pan wyjdzie, tam są drzwi. Jadę dalej, znowu słyszę, cóż za okropny spektakl. Ja mówię, no wyjdzie pan. No, mówię, tam no będziemy się bić. I tu jest tyle pan siedział, mój pół godziny. To się bilet 25 zł, pan wyjdzie, ja pan 15, bo w końcu pan obejrzał za 10 zł, 15 zł pan wracam. Ludzie tak nie wiedzą co. A ja się jakoś tym nic, wie pani, nie przejmowałem. To było wszystko tak jakoś wkomponowane. Jak się kończył ten mój taki rozgawor, to ja grałem dalej i była znowu ulga. Tak gdzieś to tak został do końca.
dzisiaj mamy środę, więc z tego względu byłem w gabinecie naszego dyrektora. Przyszedłem myślnie wcześniej. Nasz dyrektor to musi być bardzo mądry człowiek. Cały gabinet zastawiony szafami z książkami. Odczytałem tytuły niektórych. Straszna naukowość. Wszystko po francusku, po angielsku, po takie. Ach, zresztą wystarczy spojrzeć na niego. Jakież to dostojeństwo błyszczy mu w oczach. Nigdy nie słyszałem, żeby powiedział zbyteczne słówko, chyba tylko wyjątkowo, jak się mu podaje papiery, zapyta, jak tam dzisiaj na dworze? Wilgotno, ekscelencjo, wilgotno, tak. To mąż stanu. Mimo to zauważyłem, że lubi mnie szczególnie, gdybyż taki córka. Ech, psia krew. Nie szkodzi, szkodzi. Milcz serce. Po czym zauważyłem, że wybiło w pół do pierwszej, a nasz stary jeszcze nie wyszedł ze swej sypialni. Ale około w pół do drugiej zaszło wydarzenie, którego nie opiszę. Żadne pióro. Drzwi się otworzyły. Myślałem, że to nasz dyrektor. Zerwałem się z miejsca, chwytając papiery. Ale to była ona. We własnej osobie. Święci Państwo. Jakżeż była ubrana. Suknia biała jak łabędź. Jaka przepyszna, a jak spojrzała, słońce, jak pragnę Boga słońce, skinęła lekko główką i powiedziała, czy nie było tu papa? Co za głoś? Kanarek. Powiedział pan, że ma pan już 40 lat. Skończone? Nie, jestem jeszcze 39-latką. Aha. Tak. Ale to już mało mi nie zostało. Ale czy pan już przekroczył ten Rubikon? Dojrzałości aktorskiej, czy uważa pan, że dopóki człowiek jest na scenie, to w dalszym ciągu się rozwija? Nie wiem. Aktor może ten swój Rubikon przekroczyć w każdym wieku. W wieku 19, 20, 25 lat. I różne rzeczy mogą to spowodować. Czy nie myśli pan czasem, że na przykład gdyby pan skończył architekturę, byłoby to coś bardziej wymiernego? Właśnie, to jest problem. Pewności to nie mam. W zasadzie w każdej pracy wszystko, co się robi, obojętne, czy się tam projektuje, czy się coś tam kopie, czy się coś tam drąży, to wszystko to dotyczy człowieka. Chodzi o zapał. Najgorzej taki spektakl odstawiony, co się tak gra. Boże, a pani zawód, jaki wspaniały. Nie? Jak mnie tu pani pięknie spreparowała, że i było wesoło, i było smutno, i było tak, że rany boskie, nie wiedziałem, co powiedzieć, prawda? Przeszliśmy tu całą nieprawdopodobną z koziołkami drogę. I tak jest jak u Hemingwaya. Szeroko. Tak, wspaniale.